Kilkaset osób wzięło udział w drodze krzyżowej, która 15 marca przeszła ulicami Andrychowa. Podczas nabożeństwa pasyjnego modlono się głównie w intencji młodzieży. Młodzi ludzie zresztą dominowali wśród uczestników modlitwy. Droga krzyżowa, która rozpoczęła się w kościele pod wezwaniem świętego Macieja i zakończyła w świątyni pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika, odbyła się w zimowej aurze. Ten właśnie film pochodzi z tej drogi krzyżowej, która odbyła się w piątek 15, ale zapraszamy również na inne drogi krzyżowe i odbywają się one szczególnie często w tym tygodniu, 22 marca. Największa chyba droga krzyżowa w naszej diecezji odbędzie się na ulicach Bielska Białej, ale także jest okazja, żeby przejść wraz z innymi ulicami Żywca drogą krzyżową, która będzie organizowana właśnie tego dnia, ale również w Cieszynie i wielu, wielu innych miejscowościach.